Od 1 września w poradni Prymus przy ulicy Waryńskiego 27 seniorzy będą mogli zaszczepić się przeciwko grypie. Od lat rokrocznie tego rodzaju profilaktyka jest fundowana przez suwalski samorząd osobom, które są szczególnie narażone na ciężkie powikłania pogrypowe. Do szczepienia mogą zgłosić się mieszkańcy Suwałk, którzy ukończyli 65. rok życia i posiadają suwalską kartę mieszkańca. Przeciwnicy tej formy profilaktyki podnoszą, że rokrocznie wirus wywołujący grypę zmienia się i szczepienia nie chronią przed zachorowaniem. Jednak niepodważalne jest, że wakcyna zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych. Szczególnie istotne jest, by preparat przyjęły osoby dotknięte przewlekłymi chorobami układu oddechowego, układu krążenia, bowiem to dla nich pogrypowe powikłania są najgroźniejsze. Szczepienie jest również dobrze tolerowane przez osoby chore na cukrzycę. Jeśli więc urodziłeś się przed 1 stycznia 1957 roku i posiadasz tak zwaną SKM-kę, możesz skorzystać z nieodpłatnej szczepionki. Zabieg wykonywany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13 w gabinecie numer 25 do wyczerpania zakupionej przez samorząd jednodawkowej szczepionki.